Dzień dobry moi drodzy, witajcie w nowym filmiku. Mamy końcówkę miesiąca i dziś zapraszam Was na haul. Dzisiaj od torebki. Torebki, którą kupiłam w outlecie Designer Outlet Piaseczno. Jest to torebka od Michaela Korsa, torebka model Manhattan. Ta torebka w tym modelu była dostępna w 3 rozmiarach, o ile dobrze pamiętam, w różnych wersjach kolorystycznych i z różnymi okuciami. Ja akurat posiadam wersję czarną ze złotymi okuciami w najmniejszym rozmiarze, czyli tę wersję small. Torebka wykonana jest oczywiście ze skóry, jak widzicie ma tutaj dołączony pasek, który można odpiąć, ma też rączkę, co jest bardzo wygodne, bardzo fajne tutaj otwarcie tej torebki, zobaczcie, w ten sposób, o, zamknięcie torebki, w środku jest wyszyta materiałem i teraz tak, tutaj ma taką jedną główną, dużą przegrodę, ale znajdziemy tutaj raz, dwa, trzy małe kieszonki. Takie można by było powiedzieć kieszonki na karty, plus dodatkowo jedną tutaj taką zewnętrzną kieszeń. Muszę Wam powiedzieć, że jak na ten swój mały rozmiar jest naprawdę bardzo pojemna. Niestety te torebki bardzo szybko się też wyprzedały, więc jeśli gdzieś macie obok siebie jakiś outlet, w którym znajduje się m.in. Michael Kors, to może tam jeszcze gdzieś je znajdziecie. Powiem Wam tak, wersja tej torebki, wersja mini, w cenie standardowej kosztowała około 1500 zł. W outlecie była przeceniona na 990 zł, a ja w dniu, w którym ją kupowałam, trafiłam jeszcze na dodatkową przecenę i tak naprawdę zapłaciłam za nią coś około 550 zł, 560 zł, coś takiego. Także cena moim zdaniem super, jak na taką małą właśnie torebkę markową, czyli torebkę od Michaela Korsa. I wiecie co, to jest tak naprawdę jedna z moich pierwszych takich torebek Michaela Korsa. Ja wiem, że te torebki, w ogóle torebki Michaela Korsa swego czasu były bardzo rozchwytywane. Chyba nawet ten model Jet, czyli model shopperki. Wiecie, o którym mi chodzi, o ten taki bardzo, bardzo duży. I praktycznie każda dziewczyna na ulicy miała te torby. I jakoś tak ja w tym momencie, kiedy one były takie popularne, w ogóle nie zwracałam na nie uwagi. Zresztą ja też nie lubię, kiedy wszyscy mają te same torby i na każdym kroku widzę osobę, która posiada taką torbę. Więc ja kompletnie się Michaelem Korsem wtedy nie interesowałam. Potem w ogóle jakoś ta marka mi się przejadła. No ale teraz słuchajcie, szukałam właśnie takiej małej torebki, która będzie idealna na takie moje codzienne wyjścia, ale też w razie gdybym chciała wyjść na jakiś event czy gdzieś wieczorową porą, nie muszę ze sobą zabierać wielu rzeczy, więc ta jest doskonała. Mieści się w niej telefon, portfel, mieści się w niej nawet kamera taka mała vlogowa, którą ze sobą czasem zabieram. Wszystko to, co jest mi potrzebne w dobrej cenie, czarna ze złotymi okuciami. Mi osobiście bardzo się ta torebka spodobała. Dobra, lecimy dalej. Skoro jesteśmy przy outlecie, to w tym samym dniu, w którym kupiłam właśnie tę torebkę od Michaela Korsa, kupiłam sobie nowe buty od marki Trussardi. Też już te buty mogliście widzieć. To są, słuchajcie, kalosze. Wyglądają jak takie piękne kozaki, ale tak naprawdę są to kalosze. Dlaczego? Dlatego, że tutaj tę część buta mamy wykonaną z gumy. Natomiast tutaj ta górna część jest wykonana z filcu. Bardzo fajne rozwiązanie. Oczywiście są tutaj też elementy skórzane, jak widzicie, na przykład pasek i właśnie tutaj ten tył. Niesamowicie wygodne buty. Owszem, mamy okucia srebrne. Mamy tutaj też taką, zobaczcie, mini gwiazdkę na górze.
ale to, co najbardziej mnie urzekło w tych butach, to właśnie ta zieleń. Zieleń połączona z odcieniem czarnym, z kolorem czarnym, a wiecie, że zieleń w tym sezonie jest też bardzo, bardzo modna, jeśli chodzi o kolor. Natomiast ja posiadam kalosze marki Hunter w kolorze szarym, niezniszczalne. Mam je już od kilku dobrych lat, ale pomyślałam sobie, że fajnie by było mieć też takie kalosze trochę w stylu właśnie takich kozaków, a nie typowo kaloszy. I te są pod tym względem idealne. No i teraz słuchajcie, ile ja za nie zapłaciłam, nie uwierzycie. Za te kalosze od marki Trussardi zapłaciłam 175 zł właśnie w outlecie. Próbowałam znaleźć te kalosze w internecie, dokładnie ten sam model w tym samym odcieniu i powiem wam, że niestety, ale się to nie udało. Natomiast w opisie do dzisiejszego filmu zostawię wam link do bardzo podobnych kaloszy w odcieniu czarnym. Nie pamiętam, czy one są też tutaj wykończone właśnie gwiazdkami, ale to jest bardzo podobny model. Jeśli chodzi o te kalosze od Trussardi, to pojawiły się również w odcieniu brązowym z taką tutaj plakietką. Jeśli znajdę do nich link, to też wam zostawię w opisie. Natomiast no, te urzekły mnie, są niesamowicie wygodne, świetnie się w nich chodzi i powiem wam, że pasują do naprawdę wielu stylizacji, mimo tego, że są to kalosze. Kolejne buty, a w sumie to jak ja to mówię, buciory, wyglądają tak, też mogliście je u mnie widzieć i też już wam wspominałam, że są to buty, które przyszły do mnie z Włoch. Przysłała mi je siostra Massimo. Ja co prawda odpięłam sobie tutaj takie kieszonki, bo na pewno większość z was kojarzy ten model butów. Buty robione na Pradę, na ich typowy model Prady i powiem wam, że te są praktycznie identyczne właśnie jak ten model Prady, z tym tutaj, z taką różnicą, że wykończenia mają srebrne tutaj przy dziurkach, a Prada ma czarne i język tutaj w tym modelu Prady też jest wyższy z plakietką Prady. Oczywiście były tutaj te kieszonki, które ja odpiłam, bo powiem wam, że kompletnie mi się te kieszonki nie podobają. Nie wiem skąd ten pomysł na nie, ale no, osobiście do mnie to nie przemawia. Natomiast zostawiłam sobie właśnie te paski tutaj. O. I naprawdę fajnie wygląda to na nodze. Czekajcie, zrobię tak. O, żeby to było w ten sposób, widzicie? One są dosyć wysokie, zapinane tutaj na suwak, na tej takiej charakterystycznej, modnej w tej chwili podeszwie. I w dodatku są ocieplane, więc idealnie sprawdzają się, jeśli założycie je do rajstop, ale też jeśli na przykład założę sobie je do jeansów zimową porą. Niestety nie podam wam linka do tych butów, natomiast jeśli czegoś takiego potrzebujecie, jeśli szukacie takich właśnie buciorów militarnych, ciężkich, mimo tego, że wyglądają na ciężkie, są naprawdę leciutkie, to polecam wam przeszukać sklepy internetowe, bo jest ich naprawdę w tej chwili bardzo, bardzo dużo, więc myślę, że spokojnie coś dla siebie znajdziecie. Powiem wam, że na początku nie myślałam, że zdecyduję się na takie buty, ale tak dochodziłam do tej decyzji, żeby sobie takie buty kupić i tak myślałam nad stylizacjami, nad moim stylem, czy one się u mnie sprawdzą. No i w końcu wypatrzyłam, szukałam właśnie takich butów przez kilka miesięcy. Zależało mi też na tym, żeby nie wyglądały na takie długie tutaj, bo na zdjęciach w internecie, jak przeglądałam na niektórych stronach, to miałam wrażenie, że te buty są właśnie takie toporne z przodu. Ja noszę rozmiar 38, więc to nie jest najmniejszy rozmiar, jeśli chodzi o stopy i nie chciałam, żeby te stopy wyglądały też na takie wielkie. Ale powiem wam, że jestem bardzo zaskoczona, bo w tych butach wyglądają naprawdę fajnie. I ostatnie buty, które wam dzisiaj pokażę, są to buty, które kupiłam w TK Maxie. Bardzo podobne do tych wcześniejszych, ale już w zupełnie innym odcieniu. Co prawda, podeszwa jest prawie identyczna. Natomiast jak widzicie, są to zdecydowanie niższe buty tutaj, w zupełnie innym kolorze, też wiązane, bo też właśnie takie chciałam. Tutaj z boku są zasuwane na suwaczek. Można je sobie oczywiście regulować, no bo mamy tutaj, jak to się mówi? Widzicie? Wypadło mi słowo. Nie szlufki.
sznurówki. O, wiedziałam, że sznurówki, coś w tym stylu. Musicie mi to wybaczyć, ale jak się mówi codziennie w języku włoskim przez 24 godziny na dobę, to niestety te słowa czasami potrafią gdzieś tam umykać. Nieważne, wracamy do naszego tematu. Także zobaczcie, w takim właśnie odcieniu, to nie jest skóra, to jest ekoskóra. W środku buty są ocieplane. O, i tak jak mówię, kupiłam je w TK Maxie, to jest mój rozmiar 38, idealnie na mnie pasują. Nie powiem wam, co to jest za marka, bo szczerze mówiąc nie pamiętam, a ta plakietka New York kompletnie nie tyczy się marki. W każdym razie zapłaciłam za nie w TK Maxie 135 zł, więc w sumie też niedużo, a potrzebne mi były właśnie takie botki w takim jasnym odcieniu, też do różnych stylizacji, i powiem wam, że jestem z nich zadowolona, super się w nich chodzi, fajnie się je nosi, są bardzo leciutkie, miękkie, przyjemne na stopie, jeszcze dodatkowo właśnie to ocieplenie, także jak dla mnie bomba. Teraz będzie troszkę kolorów i pierwsza rzecz, którą chciałam wam pokazać, to ta oto przepiękna koszula. Koszula z Zary, takie oto łańcuchy w niesamowicie pięknym odcieniu. W ogóle zobaczcie, jak ten kolor wygląda przy skórze. Dla brunetek coś wspaniałego. I zauważyłam tę koszulę już jakiś czas temu. I tak się zastanawiałam, czy ona w sumie będzie mi pasować, do czego ją będę nosić. Ta koszula była w połączeniu ze spódnicą. Taką dłuższą spódnicą, właśnie też z tego materiału, ala takiego właśnie satynowego. I tak przechodziłam obok nich, aż któregoś razu, uwaga, weszłam do Zary z moim Massimo i jak Massimo zobaczył tę koszulę, to powiedział: piękna, bierz, będzie ci idealnie pasowała do różnych stylizacji, będziesz ładnie w niej wyglądać. I wiecie co, nawet jej nie mierzyłam, przyłożyłam ją sobie tylko w ten sposób przy lustrze, stwierdziłam, fajna, biorę. Także kupiłam sobie koszulę i teraz powiem wam tak, ona jest dosyć szeroka. Ja bym sobie generalnie wzięła rozmiar XS. Tutaj mam rozmiar S, ale w tym momencie, kiedy ją kupowałam, nie było XS-ki. I w sumie nie szkodzi, bo ta w rozmiarze S jest dosyć szeroka, całkiem fajnie wygląda, więc przełknąć to można, że mogłaby być mniejsza, ale nie jest. Natomiast jeśli nosicie taki rozmiar jak ja, jeśli jesteście szczupłe tutaj, no to weźcie to pod uwagę, że jednak ta S-ka będzie dosyć szeroka, a więc jeśli nie lubicie takich szerokich koszul, no to warto wtedy wziąć sobie XS-kę. No ja mam S-kę, jestem zadowolona, ale na pewno tę koszulę zobaczycie jeszcze u mnie w różnych stylizacjach. Jeśli śledzicie mój kanał, to doskonale wiecie, że ja uwielbiam swetry, ukocham golfy, mam ich w swojej szafie ogromną ilość, ale w tym sezonie postanowiłam wymienić stare golfy, które już no nie wyglądały za dobrze, i postawiłam na Massimo Dutti. Kupiłam sobie dwa golfy. Taki oto karmelowy, który też już mogliście u mnie widzieć, i z tej samej serii golf w kolorze bordowym. To są cieniutkie golfy, one mają domieszkę kaszmiru, ale wiecie co? Powiem wam szczerze, one kosztowały 199 zł. W sklepie, w którym je kupowałam stacjonarnie, w Massimo Dutti, pan, który tam mnie obsługiwał, powiedział, że będę z nich zachwycona, ale szczerze nie jestem w 100% z nich zachwycona. Mimo tego, że kosztowały 200 zł, mimo tego, że mamy tutaj domieszkę kaszmiru, że jest jakaś wełna i tak dalej, to wiecie co, te golfy się mechacą, a w sumie to się kulkują, jak to się kulkują, chyba tak to się mówi. Wiecie gdzie najwięcej? Tutaj w okolicy pach. Nie wiem, czy będzie to widać, raczej nie będzie tego widać, ale specjalnie zachowałam tutaj właśnie takie kulkowania, jak ja to mówię, czyli po prostu to mechacenie się golfu. Tutaj właśnie w tej okolicy. Tu, tu i troszkę z przodu. I już niestety używałam taką swoją maszynkę do usuwania tych kuleczek ze swetra, więc wiecie co, ja do tej pory kupowałam golfy w Zarze z tej
serii basicowej, golfy, które kosztują około 90 zł. I te golfy naprawdę służyły mi bardzo długo, mimo tego, że skład nie jest tam jakiś rewelacyjny, nie ma tam mowy o żadnym kaszmirze, kosztują nieco mniej, a nawet powiedziałabym połowę mniej, a naprawdę miałam je przez długie lata. Natomiast te golfy od Massimo Dutti kupiłam stosunkowo niedawno, miałam je na sobie kilka razy, już je prałam i widzę, że no już coś tam się z nimi dzieje. Wiem, że one mają bardzo dobrą opinię i wiem, że wiele dziewczyn, kobiet zachwala właśnie te sweterki, te golfy z Massimo Dutti, ale ja no tak na 100% nie jestem przekonana. Zobaczymy, jak będzie po takim dłuższym ich noszeniu i czy w przyszłym roku przypadkiem nie będę ich zmieniać. Na razie jest ok, ale nie jest idealnie. No dobra, ostatnia rzecz, którą Wam dzisiaj pokażę, którą kupiłam w tym miesiącu, w październiku, to jest sweter znowu. Pomyślicie, że zwariowałam, ale ja kocham swetry. No co zrobić, słuchajcie, jak się kocha swetry, uwielbiam się nimi otulać, uwielbiam je nosić na różne sposoby, komponować je w różnych stylizacjach. No ja już po prostu tak mam. A jak zobaczę jeszcze jakiś fajny sweter, to tak przechodzę obok niego, w końcu go biorę i idę do kasy. I tak było właśnie z tym. To jest mój kolejny nabytek z Zary, który na metce ma napisane Dziani nowy płaszcz. I w sumie można by było tak o nim powiedzieć, bo jest to bardzo gruby, bardzo ciepły, mięsisty sweter, który występuje tylko w jednym rozmiarze, a dokładnie w rozmiarze M. Sweter z kapturem, więc też można go fajnie nosić. Zobaczcie, on jest taki, jak to się mówi, patchworkowy, czyli tutaj mamy połączenie różnych kolorów, wzorów, wielkie kieszenie, szerokie rękawy. Ten sweter też jest dosyć szeroki, więc tak naprawdę może na XS-ce będzie trochę wisiał, ale jak się go fajnie zrobi w różnych stylizacjach, to na przykład połączy z paskiem, to też można uzyskać super efekt. Na pewno spodoba się dziewczynom w większym rozmiarze. I tak jak mówię, można go zakładać na sukienkę, można go zakładać do jeansów, można go nosić pod płaszcz. Jeśli na przykład zimą będzie naprawdę zimno i mocno spadną temperatury, no to myślę, że w tej kwestii sprawdzi się super. Jestem z niego bardzo zadowolona, chociaż jeszcze go nie prałam, więc też nie wiem jak będzie. Ale wiecie, z takimi bardzo grubymi, dużymi swetrami to jest też tak, że ich nie pierzemy po jednym razie. Generalnie swetrów nie pierzemy po jednym razie, no ale zobaczymy. Słuchajcie, zobaczymy. Sweter kosztował chyba około 300 zł, tak mi się wydaje. Nie jest dostępny w każdej Zarze stacjonarnie, ale na pewno jest na stronie, więc zostawię Wam do niego link. Ale powiem już Wam, że on jest tak cieplutki, tak przyjemny, tak fajny, że aż super się go nosi. Okej, to będzie tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy haul i moje ostatnie nabytki. Pomyślałam sobie, że zrobię taki film, ponieważ za chwilę będę Wam pokazywała kolejne moje stylizacje, 5 dni 5 stylizacji, a dopytujecie mnie tam o różne rzeczy, które widzicie na mnie, więc będziecie mieć odwołanie do jednego filmu, w razie czego wejdziecie sobie na ten, zobaczycie linki co i jak i będziecie wiedzieć wszystko skąd jest. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że ten haul Wam się spodobał. Jestem ciekawa, czy któraś z tych rzeczy Wam się spodobała, czy może żadna Wam się nie spodobała. Co o nich myślicie? Dajcie koniecznie znać w komentarzach, a my widzimy się w kolejnej publikacji. Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia. Pa!